Pedro Regis, Anguera, Brazylia, orędzie Matki Bożej, Królowej Pokoju, przekazane w dniu 5 grudnia 2023 roku. Drogie dzieci, jestem Waszą Matką i kocham Was. Proszę Was, abyście byli mojego Syna i wszędzie starali się dawać świadectwo swojej wiary. Jesteście drodzy Panu, nie pozwólcie, aby sprawy tego świata odsunęły Was od ścieżki zbawienia. Bądźcie mężczyznami i kobietami modlitwy, bo tylko wtedy będziecie wielcy w oczach Boga. Żyjecie w czasach wątpliwości i niepewności. Zaufajcie Panu, w Nim jest Wasze zwycięstwo. Módlcie się za Kościół mojego Jezusa. Prawdziwą misją Kościoła do nieba to głosić prawdę i nigdy nie zawierać sojuszu z wrogami. Kiedy nie ma prawdziwej miłości, duszom grozi duchowa ślepota. Nie zapominajcie, we wszystkim na pierwszym miejscu jest Bóg. W Bogu nie ma półprawdy. Dalej bez lęku będę się modlić za Was do mojego Jezusa. Kiedy czujecie się słabi, szukajcie siły w słowach mojego Jezusa i w Eucharystii. Podajcie mi ręce, a ja poprowadzę Was do zwycięstwa. To jest orędzie, które Wam dziś przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.